Telefony, telefony. Prosimy, linię numer jeden. Halo, halo, słyszymy się? Halo, tak, słychać mnie? Cześć, jesteś na wizji. Leszek i Karol tutaj. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz? Karioner mam na imię. Karioner, witamy cię oczywiście. Witamy. I po pierwsze, te kółka, to beznadziejny przykład to był. Od tego zacznijmy. Jak już porównywać jakiś rowerek, kółka, to ja bym proponował, znaczy nie wiem, kijek i że ktoś... Zanim teraz to proponent Orange zakończył rozmowę. Nie, słyszymy cię. Słyszymy cię cały czas. Halo? Jesteś na wizji. Jesteś, tak. No nie, wiadomo, się jakoś wyskoczyła. Mhm. Nie wiem, jakaś na przykład osoba dorosła, która podtrzymuje nas przed tym, żeby wjechać na tą górę, tak, na patyku. To już bardziej by to pasowało do tych kółek. Do zgodzę się. Religii, dzięki. To jest dobry przykład, oczywiście. A religia sama to jest nic innego, jak po prostu wirus, który żeruje na irracjonalnym umyśle naszym. Ludzi. I szczęśliwi są ci, którzy się wyzbyli tego wirusa, bo jest niezwykle ciężko wyzbyć się tego wirusa, przynajmniej dla niektórych, bo niektórzy ludzie takie głupoty wygadują, tak, a propos, dzięki za bana, za żart na czacie, napisałem sobie, że żartki dostałem bana, dzięki za to, tak a propos. No takie głupoty niektórzy wygadują, że to tylko za głowę trzeba się złapać i pomyśleć sobie, człowieku, na jakim ty świecie żyjesz, twoje bóstwo w chmurach nie istnieje, ty weź może zejść na ziemi z tej swojej chmurki. Ale do czego ja chciałem w ogóle nawiązać, bo teraz nie wiem, bo słyszałem, że o wartościach moralnych, tak? I ja widzę na czacie jakieś egzeki lecą teraz. Wartości moralne, obiektywne. No teoretycznie można powiedzieć, że są pewne wartości obiektywne, moralne. Na przykład wyobraźmy sobie największe możliwe cierpienie, jakie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. No, dajmy na to, nie wiem, palenie żywcem. No to jest raczej no, niezbyt przyjemna alternatywa. Możemy się chyba zgodzić. Że, no, oczywiście. Raczej, no... To można powiedzieć, że pewne rzeczy można obiektywnie stwierdzić, że no, są dobre albo złe. Ale poczekaj. Możemy ale... stwierdzić, że są złe, ale czemu obiektywnie? Czemu tego słowa używać? Znaczy, nie to, no tak, ja rozumiem, że to subiektywne bardziej, ale mówię obiektywne, ponieważ jeśli wszyscy się razem zgodzą, dajmy na to, nawet nie tylko ludzie, tylko w sensie, że nawet jak zwierzę jest żywcem palone, dajmy na to, prawda, no to one też odczuwa cierpienie, co jest udowodnione, że zwierzęta też cierpią. Więc... Tylko i mówienie takie, że tylko jakieś bóstwo w chmurach tobie siedzi i że to on jest tą prawdą, że tylko od niego, bo to przecież musi być jakieś wartości moralne, to muszą od czegoś takiego pochodzić, no to jest bełkot, nic innego, no. Bo ja rozumiem, że to jakby każdy ma jakieś subiektywne, ale w momencie, kiedy, dajmy na to, no dla kogoś sprawia przyjemność mordowanie kogoś, tak? No ale no w tym momencie to już wkracza życie drugiej osoby, więc tak jakby no tutaj no, nie bardzo to już moralne jest. A powiedz... To tak jakby się można zgodzić, że ja bym, no mało kto chce być zabity, dajmy na to, tak? A powiedz nam, dlaczego uważasz, że używasz takiego sformułowania na przykład, że wszyscy się zgodzą, albo że coś jest nieprzyjemne, albo powoduje cierpienie, a że coś jest przykazane albo zakazane przez Boga, to nazwałeś bełkotem, jako powód tak, dla... Dlaczego? Bo jeśli Boga interesuje najbardziej to, co ja robię w nocy w łóżku, dajmy na to, albo na kolasa, co robię, no to jest, no, dla mnie to jest idiotyczne na przykład, że miliony dzieci rocznie ginie w męczarniach, ale nie, zajmijmy się tym, co bóstwo w chmurach sobie tam zastanawia się, że ja się brandzluję, dajmy na to. Tak? Ale na jakiej podstawie uważasz, że Bóg się zajmuje albo tym? Bóg jest wszechwiedzący, no wszechobecny. Tak, no bo z tego wynika. Zajmuje się i tymi dziećmi, i tobą. Jeśli twoje nieistniejące bóstwo w chmurach istnieje, to dlaczego zaprojektowało, oczywiście nie istnieje, więc to już pomijamy, zaprojektowało tak ten świat, że masa ludzi rodzi się bez twojego idiotycznego objawienia i będzie smażyć się w tym nieistniejącym twoim piekle tylko dlatego, że się urodzili w takim, a nie innym miejscu. No. Czy jesteś w stanie... I to jest takie idiotyczne, no bo miliony dzieci, dajmy na to, poniżej 5 roku życia, rocznie masa dzieci ginie w męczarniach, gdzie rodzice tych dzieci trzymają te dzieci na rękach, modląc się do nieistniejącego bóstwa, żeby te dzieci uratować. Ale to wiadomo, że ich nie uratuje, bo takie coś jest, bóstwo w chmurach nie istnieje. Świat taki, jaki istnieje w tej formie, wszechświat w tej formie, jaki istnieje, istniałby bez względu na to, czy bóstwo takie w chmurach istnieje, czy nie, po prostu. To są ogromne tragedie każdej rodziny z osobna, także zgadzam się. Które pchnęło to wszystko w ruch, skoro... Świat, nasz wszechświat, tak by wyglądał, tak by funkcjonował, nawet i bez tego. Bez względu, czy jakieś bóstwo w chmurach z jakiegoś zewnętrznego wszechświata, nie wiadomo skąd, by ingerował, czy nie, bo nie ingeruje po prostu. Z tym. Po co w ogóle
mówić, że takie coś w ogóle istnieje. Może istnieje, ale w twojej głowie. Ja mogę stwierdzić, że hej, no jednorożec istnieje, jakaś wróżka, zębuszka istnieje. No, przepraszam, że wtrącę, odnieśmy się po kolei, tak? Halo, słyszymy się? Sprawia to przyjemność, ale to wcale nie znaczy, że jest to prawdziwe. Jeśli uważasz, że to jest prawdziwe, to mi to udowodni. Halo, czy się słyszymy? Bo to, co ty stwierdzasz bez dowodu, ja mogę odrzucić bez dowodu. Halo, słyszymy się? Słyszymy. Tak. Dobra, to teraz się odniesiemy. Z pewnymi fragmentami twojej wypowiedzi my się zgadzamy, może tylko użylibyśmy trochę innego języka. Tak, ja wiem. Ja mogę też innego używać, to nie ma problemu. Bardzo prosimy, jesteśmy w takim programie, w którym właśnie ten inny jest bardzo ceniony. Mówisz o wielu wątkach, które są problematyczne, o wielu wątkach, które są tragiczne dla tych ludzi i zgadzam się. Zastanawiam się, czy chciałeś po prostu wyrazić ten komentarz, czy chciałeś dzisiaj może coś spytać w kwestii moralności obiektywnej. Z czym do nas dzwonisz? Jeszcze raz, bo ja słabo słyszę, ponieważ mam nagłośnym mówiącym. Dobra, słyszymy się teraz? Ucho przyłożyli. No i słyszę. Dobra, okej. To jeszcze raz przypomnę. Dzwonisz do nas z jakimś komentarzem, z jakimś pytaniem. Dzisiaj troszeczkę rozmawiamy o obiektywnej moralności. Z czym do nas dzwonisz generalnie? Nie, no bo właśnie tak usłyszałem, że właśnie o tej obiektywnej moralności mówicie. No i chciałem też tam parę groszy powiedzieć, bo generalnie osoby wierzące próbują sobie zawłaszczyć te stwierdzenie, no mówiąc, że musi to od jakiegoś bóstwa pochodzić, no bo nie ma takiej według nich możliwości. A to wcale tak nie jest. No generalnie, gdyby wartości moralne jakieś pochodziły od jakiegoś bóstwa, który rzekomo jakąś książeczkę napisał, a czemu książkę, czemu na przykład programu komputerowego nie napisał, no bo przecież on jest... Przepraszam, że przerwę. Mam ogromną prośbę. Gdybyś sprecyzował pytanie, odniesiemy się, gdyż jeszcze wiesz, mamy parę wątków na dzisiaj na odcinek przygotowanych. No, chodzi o to, że gdyby ta moralność tak pochodziła od Boga, a nie ze świeckich wartości jakichś, no to czemu w tej książce, czy tej, czy innej, czy w Koranie, czy gdzie, jest namawianie do zabijania, mowa o paleniu za czary, za nieistniejące rzeczy. No to jakby no nie jest zbyt moralne. Mam wrażenie, że odrzucasz religijną moralność, czy moralność mającą pochodzić od Boga, z tego powodu, że ty się z nią nie zgadzasz osobiście. To nie tylko, że ja się z tym nie zgadzam, no ale no, można się chyba umówić, że zabijanie innego człowieka z powodu czarów, no to nie jest jakby moralne zbytnio. Albo zabijanie kogoś, bo ktoś chrustnie się i jest to w jakiś tak zwany święty dzień, no to też nie jest jakby zbyt moralne. Będziemy musieli kończyć powoli, to tylko jeszcze jedno pytanie chciałem ci zadać. Czy to, że się umówimy, że coś jest dobre albo złe, albo odczuwamy, że coś jest dobre albo złe, udowadnia, że Bóg nie istnieje i przykazania są bełkotem, a moralność religijna to jest idiotyzm? Czy istnieje, czy nie istnieje, no to właśnie tu jest ten problem, że nie da się w 100% udowodnić, że nie istnieje. Tak samo jak nie da się w 100% udowodnić, że istnieje. W ogóle się nie da udowodnić, że istnieje, bo nie istnieje, od tego zacznijmy. Jeśli dla mnie wierzący będzie mówić, że istnieje, to ja będę mówić, że na 100% nie istnieje. Mimo że po prostu jedynie, co można stwierdzić, to jest to wielce nieprawdopodobne. Mhm. I my z Leszkiem na przykład wierzymy w to, że jeżeli nie jesteś w stanie udowodnić, że ktoś inny się myli, to jest co najmniej przedwczesne nazywanie go idiotą. No dokładnie. Fajnie, że się z nami zgadzamy. Że się rozumiem. Chyba, że sam sobie udowadnia, że się myli. Fajnie, że się zgadzamy. No, jak ja słyszę pewne rzeczy, jak osoby wierzące co mówią, że on czuje, że tutaj bóstwo jest, że bo wypełnia go. Przecież to wystarczy słowo jedno zmienić. Na przykład, że właśnie jak ja tak na was patrzę teraz na Twitchu, ja was widzę Michaela Jacksona. Ja jak patrzę, no, ja czuję, wewnętrznie czuję, że on was jest tam. Karionerze, wątek Michaela Jacksona, halo, słyszymy się? Tak. Wątek Michaela Jacksona zostawmy sobie może na kolejny odcinek, jesteśmy za tydzień w niedzielę o 18 również. Zadzwoń, bądźmy w kontakcie, teraz będziemy już kończyć rozmowę, mamy jeszcze kilka spraw, a powolutku odcinek dobiega do końca. Okej? Okay? Dzięki ślicznie za telefon, do usłyszenia. Dzwoń jeszcze. Dziękuję. Trzymaj się, miłego.